to dla mnie duża satysfakcja i duża przyjemność być na Widzewie. Ja Widzewie przeżyłem trzy kadencje Widzewie przeżyłem i wydaje mi się, że wówczas, no wiadomo, był to zupełnie inny zespół, inny nastrój wśród zawodników. Byli to zawodnicy, którzy naprawdę byli chętni do gry, a przede wszystkim z dużą ambicją, z dużą werbą. Tam nie było sytuacji jakiejś takiej, żeby wychodząc na mecz, prawda, żeby popuścić, żeby lekceważyć sobie. Była naprawdę wielka drużyna, duża atmosfera przede wszystkim była w drużynie. Oni wszyscy zawsze chcieli wygrać za wszelką cenę. Prawdziwym Widzewiakiem, to trzeba było umieć grać w piłkę. I do tego grona się zapisać i wtedy można było powiedzieć... 100% zaangażowania. Tak, mówię, trzeba było mieć charakter, żeby tu się nadawać do tego klubu, który starsi koledzy byli znani z charakteru, z woli walki, zaangażowania. I później, żeby tu się dostać, trzeba było też to mieć, żeby zostać Widzewiakiem. Nie dużo mówić, krzyczeć, że co to my nie narobimy, tylko trzeba było to pokazać po prostu na boisku. Jeśli ktoś potrafił to zrobić na boisku, był prawdziwym Widzewiakiem. Jeśli nie, to znaczy, że się tutaj nie nadawał i nie był Widzewiakiem. Odpowiedziałby i co przede wszystkim odpowiedziałby na pytanie, z jaką dewizą łączy się Widzew? Chyba w większości odpowiedź by była, że to klub, drużyna z charakterem i tak rzeczywiście tutaj było. Ten charakter tworzyli najpierw działacze, później trenerzy, później niechciani zawodnicy, później właśnie ci odepchnięci z innych klubów w połączeniu z młodzieńczą mieszanką stworzyli wielką drużynę. To jest kawałek, o właśnie, serce Łodzi. To jest kawałek serca łódzkiej piłki, polskiej piłki, także światowej piłki nożnej. To jest klub z charakterem. Ten charakter kształtował się w trudnych bojach, w trudnych czasach. Wcale nie tak łatwo było ten zespół i klub stworzyć, albo inaczej, doprowadzić do świetności, więc dlatego to jest coś wyjątkowego być tutaj, patrzeć, jak to się wszystko zmieniło. Czasy się zmieniły, bo zmienia się świat, a mam nadzieję, że tożsamość widzewska i to, co łączy się z nazwą Widzew, nie zmieni się przez kolejne dekady. W tych czasach, kiedy ja prowadziłem Widzew trzykrotnie, to muszę panu powiedzieć, no atmosfera była świetna, piękna atmosfera, no przez pełny stadion, 22-25 tysięcy ciągle ludzi, a już jak graliśmy derby z ŁKS-em na ŁKS-ie, tam 45 tysięcy, bo tam był bardzo duży stadion. Także atmosfera była świetna w Widzewie, muszę panu powiedzieć.
trudno w tej chwili porównać to, co było kiedyś, a to, co jest w tej chwili. Prawda? To jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja, żeby to porównywać. No niemniej jednak stary Widzew to był wielki Widzew, trzeba powiedzieć. Grał w pucharach europejskich, w pucharze Polski, prawda? Puchar Polski Widzew zdobył, prawda? To jest też świetna sprawa, piękna pamiątka, muszę powiedzieć, dla Widzewa. Dzisiaj ten Widzew jest inny, zupełnie inny, trzeba powiedzieć. No, wiele się zmieniło. Jest nowa generacja piłkarzy, zupełnie innej klasy, także nie wiadomo. Ja mam takie wrażenia i życzenie, że myślę, że nie w tym roku, ale w przyszłym roku awans do ekstraklasy Widzewa powinien nastąpić i pójść tą drogą, którą wszedł stary Widzew. To bym sobie życzył. Kiedyś myślę, że kibice byli bardziej wymagający. Potrafili się ustosunkować do tego, co widzieli. Tak? Jeżeli były mecze, jeżeli my graliśmy słabo, to krytyki było dużo. Tak? Jeżeli graliśmy dobrze, wiadomo, chwalili nas i wynosili, powiedzmy, na duże wyżyny. W tej chwili ci kibice są tak zorganizowani i zakochani w Widzewie, że no i są jakieś tam odznaki niezadowolenia, ale prawdopodobnie w wielu klubach, gdyby taka sytuacja była, jak u nas jest w tej chwili, że kolejny rok nie ma awansu, prawda? Czy poprzednie awanse były, wiadomo, w jakiej atmosferze, to tamci kibice by się odwrócili, nie przychodzili nam, poczekali aż. A tutaj mówię, czy dobre wyniki są, czy złe, wiadomo, karnety są wyprzedane, szacunek dla tych ludzi, natomiast no, szkoda, że to idzie tak jak... Muzeum i historię tworzą ludzie. Bez ludzi nie byłoby ani drużyny, ani tego stadionu, ani też tego muzeum. A muzeum ma przypominać tym dzieciakom właśnie, co tutaj się przed laty działo, co znaczy serce Łodzi, co znaczy nazwa Widzew. Bez tradycji, bez historii. Można przeżywać ciężki dzień dzisiejszy, jak niejednokrotnie jest nam to dane, ale właśnie na historii, na tradycji opieramy swoją siłę.
i dzięki niej jestem przekonany, zawsze przetrwamy.